Dzień dobry Państwu, zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Pogoda, jak widać, dopisała. Miejmy nadzieję, że będziemy świadkami super ciekawego spotkania. Nazywam się Dariusz Szpakowski i będę komentować ten mecz wspólnie z moim kolegą Jackiem Laskowskim. Jacku, myślę, że czeka nas autentycznie ciekawe spotkanie. Zespół Magpies kontra Vipers. Nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka, Darku. Wprawdzie to spotkanie towarzyskie, ale myślę, że emocji nam dziś nie zabraknie. Vipers w ofensywie mogą zagrozić rywalom. Kevin Gameiro! Tak, tak, bramka, piłka w siatce! Niesamowita reakcja kibiców! Tak, tu był spalony, sędzia podnosi chorągiewkę. Bramka więc nie zostanie uznana. Minks. Kujate. Piłka zagrana po skrzydle. Spróbują teraz szeroko. Nieselingard. Szansa na objęcie prowadzenia. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Kiepskie krycie, no i napastnik teraz urywa się obrońcy. Nieudany ślizg na początku tego spotkania. Krótko to rozegrali. Czy to jest strzał na remis? Niebezpieczeństwo zażegnane, przynajmniej chwilowo. Ależ przeczytał to jak profesor. Ładnie się znalazł na skrzydle. Ma dobrą okazję do strzału. Ależ obrona, brawo. Co za instynkt. Wydawało się, że nie będzie tu żadnych szans i czasu na obronę, ale jednak bramkarze mają te swoje sztuczki. Widzą więcej. Jest Selingard. Ach, szkoda, strata. Minął obrońców, biegnie na bramkę. Ach, niesamowite, nie ma bramki. Fantastyczne zachowanie obrońcy, to była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Dogrywa piłkę do lepiej ustawionego kolegi. Denis Cheryshev. Ryzykownie, ale udało się. Gra zostanie wznowiona z rzutu rożnego. Z rożnego, krótko, do czekającego kolegi. Nie udało się wyjaśnić sytuacji, z tego wciąż coś może być. Wyrównująca bramka, ale zwariowany początek tego spotkania. Co będzie dalej? Spodziewam się, że ataki z obu stron wcale nie zelżeją. Przecież remis w tym spotkaniu nikogo nie zadowala. Jest remis. Czekamy na rozwój. Marcan los visitantes y parece que aquí la temperatura ha bajado un par de grados. Con el 7, Cheryshev. Pięknie go dostrzegł. Kevin Gameiro. I proszę, zadali kolejny cios. I to tak szybko po poprzednim. Niesamowita skuteczność. Gol del equipo visitante para que no se diga con el 9 Gameiro. Naciska ekipa Vipers, bramka coraz bliżej. Bez piłki Vipers. Jesse Lingard. Sporo miejsca na skrzydle. Szukają miejsca, żeby szybciej zagrać. Ależ elegancka interwencja bramkarska, skutecznie neutralizująca zagrożenie. Oczywiście tego się wymaga od golkipera, aby bronił takie strzały, ale teoria nie zawsze przekłada się na praktykę. Brawo! To może być remis.
Bramkarz na posterunku. Może liczyć na wsparcie partnerów. Udało mu się minąć obrońców. I mamy rzut rożny dla Magpies. Krótko rozegrali ten ruch. Adama. Szansa na oddanie strzału. Ważny ten odbiór. Na razie zagrożenie zażegnane. Obrońca na posterunku. Zespół Vipers ze stratą. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Richarlison wykłada piłkę koledze. I gol! Bramkarz pokonany, proszę Państwa. Mamy wyrównanie. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę. Mamy remis. Rafinha. Kevin Gameiro. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Piłka u nogi Pepe. Richarlison. Jest szansa na groźną akcję. Ale świetnie się znalazł w tej sytuacji. Zachował zimną krew. Słyszymy, że wzburzenie trybun utrzymuje się. Fani są niepogodzeni. Ich zdaniem tam była ewidentna jedenastka. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. Jess Lingard. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są... Czy będzie prowadzenie? Dobry odbiór, ale to jeszcze nie koniec. Kibice gwiżdżą i buczą. Nie trudno domyślić się, co sądzą o decyzji. Przedarł się przez obronę. Aj, bardzo niecelnie teraz. Braithwaite. Ma tam teraz sporo miejsca. Ależ ma refleks, bardzo dobre zachowanie bramkarza w sytuacji sam na sam. Nie wystraszył się napastnika. To raczej napastnik sam się przestraszył. Moment zawaha. Ten strzał może im dać prowadzenie. Nie będzie bramki, skuteczna interwencja obrony. 2-2 po pierwszej połowie tego spotkania. Zapraszamy na drugą połowę spotkania. I mamy stratę. No, może coś z tego będzie. Dogrywa piłkę do lepiej ustawionego kolegi. Jest gol, który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Rafinha. Z piłką teraz Messi.
Jesse Lingard. Caballero. Bronią wyniku, długie wymiany piłki na własnej połowie nie dopuszczają drużyny przeciwnej do gry. Magpies ze stratą teraz. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Rafinha. Sędzia nie przerywa gry, stosuje przywilej korzyści. To może być wyrównanie? Świetnie zablokował to uderzenie. Dobry odbiór na połowie rywala. Lionel Messi. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Gibbs. Dobry, wysoko postawiony pressing. To musi być gol! Szansa na oddanie strzału! Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Sędzia świetnie zinterpretował ten fragment gry. Tak, puścił grę, ale pamiętał o kartce. Braithwaite. Gameiro w idealnej sytuacji. Ach, przestrzelił. No ale tak bywa, kiedy strzela się na siłę. Przy takim strzale z tej odległości trudno utrzymać piłkę nisko. Powinien uderzyć bardziej technicznie. Piłka zagrana po skrzydle. Spróbują teraz szeroko. Dobrze grają piłką. Nie ma... wątpliwości, będzie rzut wolny. Schodzi z boiska, nie popisał się w tym spotkaniu. Owszem, stanowczo nie będzie mógł zaliczyć tego meczu do udanych. Chyba mę. Tak, nie ma wątpliwości, będzie rzut rożny. Drużyna gospodarzy broni prowadzenia. Druga połowa zbliża się do końca. Teraz to goście muszą pressingiem spróbować im odebrać piłkę. Przyjezdnym fanom gra na czas się nie podoba, ale taki jest futbol. Przy korzystnym wyniku ich ulubieńcy robiliby to samo. Zagrywa do tyłu. Jest szansa! Ale świetnie zablokował. Zobaczymy, co teraz zrobi. No, nie mogą się przebić. Mamy rzut wolny. Gameiro. No i źle to zrobił Messi. Vipers coraz bliżej do bramki rywali. To może być wyrównanie? Udanie broni, piłka cały czas w grze. Może teraz jest okazja. Dobra interwencja we własnym polu karnym. Grę wznowią rywale. Sędzia odgwizdał spalonego. Dobrze dostrzegł partnera. Koniec ataku. Trzeba zaczynać od nowa. Richarlison. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. Ruszył za szybko do tego podania, spalony. Co teraz wymyśli? No to będzie stuprocentowa szansa. No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Messi. Ale szansa na wyrównanie.
To musi być bramka! Mamy bramkę! Mówi się, że mecze wygrywa ten, kto popełni mniej błędów, ale błędy na rywalach można też samemu wymuszać, tak jak w tym przypadku. Tak jest, cała drużyna ciężko pracowała, by odebrać tę piłkę. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę. Mamy remis. Minks. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. I strata piłki. No i końcowe 10 minut tego spotkania. Pięknie go dostrzegł. Uderzenie w stronę bramki. Co za obrona najwyższej klasy parada. Wciąż remisowo, ale teraz będą mieli szansę. Mają rzut rożny. Krótko do kolegi. Czy będzie prowadzenie? Broni bramkarza, ale piłka wciąż na boisku. Będzie okazja do kontrataku. Nic nie będzie z tej kontry. Zaprzepaścili dobrą okazję. Niewiele do końca, tylko 5 minut. Nie ma rozstrzygnięcia w tym spotkaniu. Oj, naprawdę niewiele brakowało, ale zaczną od bramki. Kevin Gameiro. Niestety strata piłki. Dobre, skuteczne podanie. Żadna z drużyn nie ma wyraźnej przewagi i zaczynają się końcowe minuty. Do końca spotkania naprawdę niewiele czasu. To może być ostatnia szansa na zwycięską bramkę. Co teraz zrobi? Czy będzie prowadzenie? Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż grze. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Słusznie, zamiast sięgnąć po kartkę, tylko upomnienie. Następnym razem chyba na tym się nie skończy. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. Wciąż remisowo i teraz przed nami dogrywka. Trenerzy obu zespołów przekazali swoje ostatnie uwagi. Zmęczeni piłkarze obu drużyn przygotowują się do gry. Zaczynamy dogrywkę. Dobrze odczytał intencje rywala. Nękali rywali do skutku, aż wreszcie zmusili ich do błędu w środkowej strefie. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Mają teraz szansę na kontratak. Sytuacja wciąż groźna. Tak, piłka w siatce. Ładne wyjście z kontrą i kapitalne wykończenie. Linia obrony była bezradna. Wszystko wydarzyło się w kilka sekund.
Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Czeliszew. Pedrasa. Naciskają na niego. Ładnie po skrzydle. No, pięknie im chodziła piłka od nogi do nogi. Podania są przemyślane i dokładne. Tak, bardzo przyjemnie się to ogląda. Każdy zawodnik wie, gdzie szukać partnera i kiedy mu dobrać. Przedarł się przez obronę. Teraz. Gol! Wyrównują! Zaczynamy jakby od nowa. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę. Mamy remis. Zagrywa piłkę na skrzydło. Pedrasa. Jest remis, ale oni coraz mocniej przyciskają rywala. Ależ przeczytał to jak profesor. I piłka wybita głową poza boczną linię boiska. Kevin Gameiro. Jest groźnie, może strzelać. Koniec pierwszej połowy dogrywki. Wynik wciąż pozostaje kwestią otwartą. Ktoś musi zaryzykować po zmianie stron. Zaczynamy drugą połowę dogrywki. Złe podanie Messiego, strata. Jesse Lingard. McBeis, próba skądś pilowania drugiej akcji. Rozstrzelał nam się w tym spotkaniu. To już jego trzeci gol. Hat-trick. Jedno jest pewne. Dostanie po meczu piłkę na pamiątkę. Mamy bramkę, która może... Zaraz możemy mieć remis. Ale mu tam... Karny. Arbiter wskazuje na 11 mecz. I jest szansa na wyrównanie. Ależ to się zmienia. Arbiter bez wahania wskazał na 11. Jednak o dziwo nie pokazał kartki za fał. Najwyraźniej jest gol z tego karnego. Raz jeszcze spójrzmy na tę bramkę z rzutu karnego. Wysokie klasy wykończenie, trzeba przyznać. Mimo odniecenia, piłka pyk, pada po ziemi przez łuku. Klasa. Czasu coraz mniej. Rzucają się do ataku. Jeśli strzelą, rywale mogą nie zdążyć odpowiedzieć. No i jeszcze jeden gol. Ależ dają koncept, proszę Państwa. Dwa gole w kilka minut. Zasłużone, bezapelacyjnie zasłużone prowadzenie. Na ekranach raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słupka, zostawił miejsce, więc strzelec skwapliwie to wykorzystał. No to będzie 100% szansa. Ależ się teraz podpisał refleksem, świetnie wyłapał. Ostatnich 5 minut dogrywki właśnie się rozpoczęło. Gameiro. Ostatnie 4 minuty tej dogrywki przed nami. Pedrasa. Przerzucenie piłki na drugą stronę boiska. Lionel Messi. Próba zagrania szeroko. Dobrze przesuwa się z piłką.
No, zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. Jest ostatni gwizdek i słychać radość kibiców drużyny gości. Bardzo cenna wygrana na wyjeździe. Dobry występ został skwitowany zwycięską bramką w ostatnich minutach spotkania. Ostatecznie czas zagrał na ich korzyść. Z różnego, krótko do